Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zrealizować swój plan poniekąd. Nie spodziewałam się, że wyjdzie mi aż tak dobrze wedle tego, co mówi tutaj publiczność. I cieszę się, że tyle dobrych dusz było dzisiaj ze mną i że mogłam dzielić z nimi ten najszczęśliwszy w zawodowym życiu dzień. Jestem bardzo wzruszona też obecnością tylu przyjaznych osób, które razem ze mną mogły ten najważniejszy zawodowy dzień przeżywać. No i no cóż, sukces, który zamierzam świętować jeszcze długo. Pisanie samo jest, okazuje się kwestią końcową i zajmuje najmniej czasu. Najpierw trzeba wiedzieć, co się chce pisać, co się chce badać, potem trzeba przewalić mnóstwo materiałów, poczytać, co zostało napisane na ten temat, przeprowadzić badania, a potem pisanie to sama ulga i w sumie sama przyjemność, bo realizuje się to, co wcześniej próbowano robić. Moja praca jest o arabskiej wiośnie, o tym, co wydarzyło się w Tunezji i w Egipcie, o tym, jak nowe media wpłynęły na te wydarzenia. Czy jest nadzieja na to, że też nowe media będą pomagały dalej w transformacji tych państw? Główna teza mojej pracy brzmi, że nowe media pomagają w budowie sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego na Bliskim Wschodzie i że te zmiany, które dzięki temu społeczeństwu i tej sferze zajdą, będą widoczne prawdopodobnie za kilka dekad, ale już się zaczęły i miejmy nadzieję, że skończą się pozytywnie. Nie spodziewałam się takiego aż wyróżnienia. Bardzo dziękuję panu recenzentowi. Prekursorską pewno tak, no bo jednak jest to tematyka, która wymaga od badacza jednak znajomości języka arabskiego, a bardzo dużo osób, które kończyło studia ze mną, poszło w kierunku albo literaturoznawczym, albo pracują jako tłumacze, więc rzeczywiście no niewielu jest badaczy w sfery politycznej, którzy miałyby też znajomość języka arabskiego. Przeczytałam kiedyś takie mądre zdanie, że wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu, więc nie wolno się bać, trzeba realizować swoje marzenia i jak widzicie teraz moją szczęśliwą twarz, to naprawdę warto.